O kurde, czekaj. Klatki. Pierwszy raz to widziałem. No nieźle. Ty, a jak myślisz, ile Dalton lat może mieć? To ciężko ocenić kogoś w takim stanie, ale jak myślisz? Ja mi się wydaje, że on ma w okolicach 30, ale... Ale tak, jak patrzysz na niego, no to... No to chyba więcej. Tak na oko więcej, ale realnie może być 30. O kurde. Dobra. Wesołe życie Daltona. Teraz mnie sprowokowałeś, Aktiv. Oglądamy to. To co? Wesołe życie Daltona. Nie, to trzeba obejrzeć. Poszukamy gierki na PS4. Wyścigi? Tak. Jeszcze zegarki też sobie patrzę jakieś, bo słyszałem właśnie, że... Wyś się ma, Anon. Coś tu masz ciekawego. Ale gierek. Ja ogólnie jeszcze szukam lapka takiego niedrogiego, gdzieś koło tysiaczka. Koło tysiaczka? No. Jeszcze nawet takich drogich nie ma. Tam widziałem na Allegro, są jakieś, ale to... Widziałem 3000. Jeszcze... Jakie gry? W które z tych gier mamy zagrać? Nic nie znam chyba. Tak to oko, nic nie kojarzę. Nic nie znam z tych gier. Allegro? No, dwa słowa, to takie sporo co niż. Znaczy GTA znam, ale tu leży, ale poza tym... No są dwa drogie, no. No właśnie. W tańszych aktualnie nic nie ma takiego. Aha. Bloodborne'a? To na drogę ma? Do PS4 to jest? Do czwórki, tylko do PS4. Mhm. Za 300. A w GTA graliście? Graliście na pewno, nie? No właśnie, GTA sobie wezmę, o dokładnie. O, The Last of Us, fajna gra. Tylko, że to jest dwójka. Deus. Deus Ex. Lepiej by było od pierwszej części zacząć, ale druga też jest fajna. Hitman, o, też fajna gra. Nie, to z takiej gier nie, no. Czekaj, Horizon Zero Dawn. Coś tam. O, God of War jest tu na górze, nie zauważyłem. Cztery dychy, to warto. Właśnie samochodówek szukam i... A powiedzmy, jaki to jest model tej kierownicy? Phantarksiders ja jestem? No, FIFA-skiem. Ja jestem fanem gier za 5 zł. Do PS4, a czy jest za 5 zł, to jestem też fanem Sonyka, tego. Bo to jest logo PlayStation. Aha. Auki to lepiej nie kupować, bo będą ścigać zaraz. Jego ziomek to jak sidze póki lodowcowej, który? Będą nas ścigać zaraz. Jakie pałki? Teleskopowe, czy co to jest? No, to do samoobrony, nie? A myślałem na sprzedaż. To raczej wiesz, jakby ktoś tam coś chciał ci zrobić, to wtedy wiesz. Takie coś legalnie można mieć, nie? Nie, no jasne. Dzięki Szymson za 4 lata. Masz i nie pisz więcej? Ty, zaraz wyjdzie Pandora, nie masz. Ale mówię, może użyta była przed chwilą, wiesz? No... Kto wie? To jak oglądam, to fajne rzeczy nieraz ciekawe są, ale na Allegro to nie pojawiały się wszystkie, nie? No nie ma kiedy wystawić, nie? Dzisiaj na przykład od rana... Ty, oni mają dosłownie ten sam problem, co hardkorowy Lombard. Widzisz? Niby mniejsza skala, a jednak to samo, bo też mniej ludzi robi, no. Już był, ja nawet nie wstawałem od biurka, nie? Byliśmy 15.40, to chyba przerwa obiadowa. No. Ten Emporio, jakbyś mógł pokazać. To? Tak. Wow. I ten Swiss Military, co to jest? Będzie widać, to jest całe pudełko. No to jest fajny zegareczek. Swiss Military. Oho. Coś takiego, nie? Zobacz sobie. Jest to skurzony. O, nie, skurzony jest... pasek, no. Mhm. Nie wiem, czy prawdziwa, czy... Koinka od Bucia? To jest od Demonza, ta. Dla biedaków. Jako skóra. Ale dobra, nie pasuje mi. Nie? A ten? No ten taki lepszy, mogę zobaczyć? No pewnie. Proszę. Dzięki. Nie no, żartuję, demon spłakał przez tą choinkę. Nadal mi jest smutno. Pasuje w sumie. No taki klasyczny, nie? Te ryski będą przeszkadzały, kurde. Klasyk. Ryski nie przeszkadzają, ale za stówkę, lepszy, nie? No to nie. Czegoś, no, jest spoko, ale jednak brakuje takiej nutki. Gangsterzy, no i kupili GTA 5, a gry powodują przemoc, rel. Oryginalności, jak dla mnie, nie? No bo ale... jest mała ryska, nie? Ale mogę zejść z ceny. No. Czekaj. Zegarki to tylko na święta generalnie schodzą, a potem cały rok leżą. Dostawę, mogę go wziąć.
A 150 bym zrobił. Mówiłem. 130. 150. I tak jest, wiesz, dobra cena, nie? Jest droższy o wiele. I to jest Sorgino. Jaki to jest model? AR-2448. A masz kobietę? Co to jest za grafu? Jestem wolny strzelec. O, to dobrze. Wrzucamy ogłoszenia jakieś? A masz chłopaka? Znaczy nie chodzi o ogłoszenie. A ile masz lat? Tylko, że tutaj na kopercie tego zegarka jest napisane wszystkiego najlepszego. Ojej. Kocham cię, twoja żonka. To nie. Także jakbyś miał kobietę i ona by to zobaczyła, to prze... nie? No może być, nie pokaż to jeszcze. Da się grawer usunąć z czegoś, czy nie? Czy jak, jakoś ten? No jest, jest. Mhm. Da się? Nie, to easy. Nie, jak z grawerem to zostawę. No, 130 to jest takie... O, udało się zejść do 130. Ja się pozbędę, bo zegarki naprawdę długo leżą. No, to już miał fajny zegareczek po taniości. On wygląda jak moja postać DS2. W sumie raczej, gdyby był tak, czerwony. To, taniej, nie? To rzeczywiście jeden do jednego. Mamy to. No i nic. Ej, on serio tak wygląda. O! Majster przyszedł. Co uszukał urząd skarbowy. Czy tam ZUS, nie pamiętam co on gadał. Dobry. Księgowy, no. Bibliotekarz z metro. Będziesz herbatę sobie robił? Bimber by nie pędził. Może? Ty jak to się nazywa to urządzenie z Rosji? W sensie zaraz napisze, że to nie jest ruskie, ale jak to się nazywa? To tu. Jaki w dupę czajnik, to nie jest czajnik. A samowar, no. Bimber by nie pędził. Samowar. Może? Zajebista herbata jest takiego czegoś, samowaru. O, już powiedzieli. Długo się parzy, nie? Tylko kranik odkręcasz i leci, nie? Ja żem pił, nie chciałem wierzyć, ale mi kumpel zrobił. Faktycznie, że pół godziny, wiesz? Zanim to wszystko się stabilizuje i jeszcze naparzy się. Tak gdzieś, ale nie masz dzbanka. No, prawie koło godziny, kurwa. Sklep? Ale człowiek gdzieś herbatę wypił, kurwa, to jest... Nie do opisania. Chyba sobie zrobię, nie? Tą ciepłą herbatę, żeby się podgrzewać po prostu. 7%? A jakie? No, może sobie laci? Z prądem. Dobra, no, herbatka z prądem, no. Tak jest. Co herbata? Ten? Ten był tylko raz w sumie w odcinku księgowym. Tylko, nie? No co, no malinia wujna, a prądu nie ma? No. Dobra, 236. I... On ten samowar kupi? Nie mam towaru. Jak towar w tym obód muszę? No bo w sumie tak. No tak, co mam podpisać? Jak nie mam towaru. Który? No kurde. No, podpisał mi nie dał, no jest podpisałeś. Jest herbata, co ty tupę majaczysz? No, podpisane jeszcze wydałem. No. Herbata. Jeszcze towar nie sprawdzony, bo będę co ty majaczysz? Co ty japczysz? No ciała. Teraz takie czasy, wszystko trzeba sprawdzać. Nie no, żartuję. No ja majaki. Stali jesteśmy, to inaczej. Młody to by wiesz, kurde. A Fajry, przyszli obejrzeć debatę, ale ją wyłączyłem, sadgę. Nie było wcześniej, że telefon zwinęli, nie? Ja raz zaszedłem, kurde, ty pro ciebie tak o, tu otwarte, tu zamknięte, a tu towar, kurde. A ty miałem, no ja pierd***, nie boicie się, a kamery. Ale było no, tak, co tego kamery? Że telefon im zwinęli, przecież było. Co ty mówisz? No, no było nagrane przecież też. No ja wiem, co z tego, że kamery są. Dobrze, Awajry, zaraz włączamy. Ej, tamten chyba też był w odcinku ten, tylko tego nie pamiętam, co on robił. Kojarzę głos jego. My jesteśmy inaczej wychowywani, nikt w swoje gniazdo nie stra. Tak. Tak, nikt w swoje gniazdo nie stra. Co ty pieprzysz, dziadek? O. Jak było zamknięte, to ani jednego nie było. I żaden telefonu nie odbierał. Stoisz na mrozie. Ja stałem. No on sobie w sklepie. Ciebie nie ma, dzwonię. Kankana tańczył. Ja mam wolne. A ty masz wolne, okej. Ja patrzę, on kankana tańczył. Co ty robisz? No kankana tańczył, bo mi zimno mówi. Stoję, ale mówię, tak bym miał zamknięty całkiem. Mam szczepionkę. Ale to trzeba z prądem, nie? A wkręteleczka też była w walizeczce, nie? Tak. Urwany z łóżkiem jednym. Tak, dokładnie. Tak jak mówisz. Ciekawe skąd miał. Źle włożyłem i później przycisnąłem. Ale skleję to. Albo zaniosę do tego. Co? I wymienię sobie. Aku.
prawda, że ptaki nie srają do swojego gniazda? No tak, ale ludzie chyba też nie srają sobie na dywan, więc ten dziadek pieprzy, nie zmienia to faktu. Do Lidla zaniosę, bo 3 lata wymienię i będzie nowa. Chyba, że nie mają dywanu, no to tak, srają na podłogę, wiadomo. Ja dawałem na robocie, dawałem mu, przepalił się i nowego mi dawali. Oni biorą, no. Nie ma problemu u nich. Nie, u nich nie ma. Niektórzy srają se do mordy? No pamiętam, Popek o tym śpiewał, się okazało, że on to... Nie, zmieńmy temat. Proszę bardzo. A jaka kultura. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Nie będę sprawdzał. Naklejki wtedy były... Muszę teraz zdrapywać. Wtedy od lipca były jeszcze. Tak? No, dawno nie było. Od lipca byłem, później nie było mnie. Możesz mi pomóc finansowo? A, ty nie mnie oznaczyłeś, ale mi też możesz. Wyślij mi 500, nieważne. Nie mogę naciągać widza. Dobra, no, nie pamiętam. Ale to hejter. Też robimy. A przedłużyć? No wyjła. To będzie trochę roboty. Do 10. No bo wyszło mi takie coś, że... No muszę. Już cię otwieram. Dzięki, Assassin. Za 6 lat. Miłego tobie też, dziękuję bardzo. A to co, wszystkie trzy umowy? Co? Wszystkie trzy umowy przedłużamy? Tak, do 10, tak jak zawsze. No, muszę jechać do specjalisty, a tam pro ciebie brał 200 zł, teraz będzie 350. No w Poznaniu, no. A do Poznania. Kurde, w jakim on odcinku był, bo go kojarzę, ale co on robił? Dzięki. Proszę bardzo, miłego. Dzięki na przyszłość. Do zobaczenia. A miałby pan 16 zł może? Nie mam, kolego. Nie mam. Mamy tą sytuację co ostatnio, nie? No dobra. A rację, ja Kwiatek, to chyba on. Nie ma problemu. Dobra? Tak. Nie ma problemu. Masz rację. Dobra pamięć. Pamiętasz, jak za młodego dinozaury karmiłeś? Ale no czekam teraz, w tym roku jeszcze mogę, znaczy nie to mogę, dzięki bo mnie ich nie ma. Z Niemiec jeszcze, bo 12 lat tam pracowałem. No muszę czekać cały rok, bo 13 jestem urodzony, żeby dostać od nich. Dobra, możesz się podpisać? Tak. 13 stycznia? Tak. Od bandyty Jaruzelskiego dostałem pro ciebie w stanie wojennym, pro ciebie nagrodę. Co ty? Jaką? No dał stan wojenny, nie? A. Widzę reakcję, mam jak Lombardzias. 12 mnie zgarnęli. Jak? Jak z domu z kopalni wyjechałem, to mnie zgarnęli, nie? Za co? Dzięki, Dawid, pro za 7 lat. Dzięki. Mówiłem solidarności. To za to, że się było już zgarniali? A jak? No bo przecież to wtryniałeś się w komunistyczne sprawy, nie? Przecież komuniści to byli bandyci dla mnie. Plus jeden. Zobacz, ile ludzi. Dobrze mówi dziadek, zgadzam się z nim. Po porowach pro ciebie, porozrzucanych, pozabijali, powywalali. A 77 rok pro ciebie, w stoczni. Ile zginęło ludzi, ile pochowali, co ludzie nie wiedzą, gdzie ich rodziny leżą. A to spoko, było, bracie, mamą, za zagramy. To się działo, proszę pana. Jest tu jakiś komuch na czacie, bo no nie wytrzymam, jak kogoś się zbanuje. Teraz młodzi tego nie wiedzą, o co my walczyliśmy, żeby oni mogli sobie swobodnie chodzić. Dobra, tequila, w końcu mogę mierzyć wyrok. W końcu się ujawniłeś, uśpiony agencie. Dobra. Pięknie. No i on nosi okulary ochronne do szlifierki? Ty, co ty pijesz? To przecież zakrzywiają tutaj, co ty ściemniasz? Od kiedy okulary ochronne... Co ty pieprzysz? Po prostu se doczepił rączki z takiego, bo nie miał. Odpadły mu, no. Nie, no ściemę walisz. Robimy to, kupimy. I będziemy zostawiać z powrotem na nowej umowie. Można się podpisać. X-Cover Pro. Ile potrzebujesz? Stówkę. Stówę tylko? No dobra. To może dasz 150 do poniedziałku. Mogę dać. Tak? No to super. Juzu, widziałeś? Mm-hmm. Latający. I pancerny. I też tak nieraz spada. Dobrze, tequila. Garant to już dawno poleciał. Widziałeś go ostatnio na czacie? Proszę bardzo. Demons? Ej, to jest Demons. No. Ej, ostatnio słyszałem, nie wiem czy to prawda, jak są widzowie Demonsa, to napiszcie, że Demons planuje przeszczep włosów. To prawda? Shota widziałem jakiegoś. Jak są widzowie Demonza, to napiszcie, czy to prawda. W Rosji? Jak w Rosji? Czekaj. Na razie, dzięki. Na razie. Co potrzebujesz? Ja? Komórę dobrą.
Co? Ciekawe, ile demon zapłacił. Chyba, że zapłaci, bo chyba już nic nie zrobił, nie wiem. A ile gdzieś tak się... Wiesz, tak się tylko orientuję, nie planuję. Wiadomo, ja mam te... No wiesz, perfekcyjne, wiesz... Zmieńmy temat. 150. 150? No, jakąś taką kurę dodatkową. No to mam coś. W sierpniu do Turcji. Zobacz, jest Dalton. Takiego Samsunga. Jest Dalton, fifka. Zimno? Zimno? Nie, wesoło jest. Wesoły autobus. O, wesołe życie, kurde, Daltona. O kurde, czekaj. Klatki. Pierwszy raz to widziałem. No nieźle. Świera, siurowanie to. Ja trzy, aha. No nie najlepiej, ale... Jak tutaj ma parę metry? Da się jeszcze zadbać. O kurde, wiesz co ci powiem, to jest stary telefon, to nawet nie ma sensu mówić, jakie ma parametry. 2 giga RAM i 16 można powiedzieć jak to... Co widziałeś tam? Nic nie ma. Ale czemu jesteś taki? Czemu taki jesteś? Chodzi po prostu... słabo. Ale jest za 150 zł, nie? Przerwy w uzębieniu jak w życiorysie. Co to za powiedzenie w dupę? A ten uszkodzony? Który uszkodzony? Tutaj. Ten duży, LG-ka. No. LG-k, ej, LG-k. O nie. Tak, Jezu, dawno tego nie słyszałem. LG-k. Ej, kiedyś tak ludzie mówili. LG-k. Mówisz tak jeszcze? W sumie nie ma już chyba telefonów LG, jakichś nowych czy coś, ale LG? No, też szału nie ma. Ale telewizory są chyba, jak ktoś jeszcze ma telewizor. Co? No, LG lepszy. Teraz będziesz się kłócić. Ja się nie kłócę, bo mówię, że LG lepszy. Nie, na pewno nie. Bo jest większy obraz. Obraz. No, no większa rozdzielczość. No. A jaka cena jest J3 wystawiona? Trójka? No. 199. A LG? 199. Zobacz, LG jest pęknięta, a J3 nie. Mhm. To co, musi o czymś świadczyć, że ta sama cena, czyli parametry musi być lepsze. Dawaj tu. Ta, w sumie racja. W sumie racja. No dobra. No ja tylko tym przysował. Tym przysował tylko. I co, majster? Telefon ci sprzed nosa minął, co? Spokojnie, kupię. Mało jest? No tu się zaginiony tak brat Daltona. Piątka, ale nie miał kasy, kolego, nie? Dobra, pokaż. Ten telefonik na chwilę tylko set bije, dobra? J5? Trójkę, przepraszam. LG K8. Naprawdę, muszę, bo kurde... Brak kontaktu, który jest kurde przez ponad pół roku. Jak przez pół roku? Przez pół roku nie miałeś komórki? Najlepiej. Zrobiłem sobie przerwę, bo jak od was kupiłem taką komórkę. Chyba tak, Rukaszu, no. Bo jak od was kiedyś kupiłem, nie? Proszę. To tylko granie, które 10 godzin yes. I sieć. Zawiesiłem się przez dobre pół roku. No to ja zgupiałem. No to jest ciągające, nie? Taki telefon. No. Proszę. Ty, Dalton może być widzem tutaj, jeżeli ma teraz telefon, a nie zastawił. Dalton, jesteś na czacie? Jak coś, to są tylko żarty, nie bierz tego do siebie. Tak jest, ale to do jakiej sieci? T-Mobile. No limit. Czyli T-Mobile polecasz? Tak, już od 6 lat kurę cały czas, jak nie lepiej. Reklama T-Mobile. No, no, to jest to. Dzięki. Ty, a jak myślisz, ile Dalton lat może mieć? No. To ciężko ocenić kogoś w takim stanie, ale jak myślisz? Ja mi się wydaje, że on ma w okolicach 30, ale... Ale tak, jak patrzysz na niego, no to chyba więcej. Tak na oko więcej, ale realnie może być 30. Tylko zniszczony, nie? Między 30 a 70. No, to jest to. Dzięki, panowie. Czytaj, moją kurde. Ej, czekaj. Jest Dalton. Kuba 22100 to Dalton. Dobra, witam. Sprzedałem, ale zobacz. Mam jeszcze tego LG. Zobacz. Ta-da. O. A niech te kurde tego. Ty, on wygląda... Dobra.
Czy on jest w tym samym wieku co Dalton? Bo wygląda starzej. Tada! O kurde! Ej, ten ile ma lat? Serio, spójrz! Siedemnaście? To od stresu? A czym on się tak stresuje? To ty jesteś, bo powiedział, że jak się wkręcił w gierkę na telefonie 10 godzin, więc dlatego uposzlisk. No mogło tak być. A nie chcę tego, to ja co kurwa wezmę tego za 199. Kurde, strasznie styrany chłop. Tam jeszcze jest taki niebieski w ekranie. I tu jest. Kurde, ale on jest styrany. Jezu, serio, co się stało? To jest aż smutne, w dupę. Kurde. Ja będę tak wyglądał za 2 lata pewnie, bo tak ciężko jest tyra reaktora, nie? I męczennika, no ale poświęcę się dla widza. Jeszcze jest Huawei Y6 drugiej generacji. Też za te 200? No. To tego zostaw mi, ja jutro przyjdę i wezmę. Znaczy no sprzeda się to sprzeda. Tak, Amy, no. Sprzeda, będzie inny, o, zawsze będzie ten LG jak coś, nie? No, ale Nigo tam jeszcze masz drugi, taki niebieski. Ty, ale wiesz, że on może być powiedzmy z 35 lat na przykład ten chłop. Kurde, to jest japi. Jezus Maria. Przecież to jest rocznik 2000. Tam jest. W tyłu. 100 zaliczki, jak chcesz rezerwację. Jezus. Ty, chcesz 100 zaliczki. Nie no. Stówę tam. Jak 2000, no normalnie. 2001. To jest Gen Z. Ty jesteś 2000, Mario. No tak, ty wyglądasz starzy niż on w dupę. Cześć, poczekaj. Rezerwacja? Tak. Stówka. Spokojnie, jutro będzie odebrane, No ale nie, no to bez zaliczki. Ej, ale dobra, dobra, już przeanalizujmy. Jak już i tak trochę się pośmialiśmy, to przeanalizujmy. Jak masz już takie coś, to da się coś z tym zrobić, czy po prostu wypieprzone jaja i tyle, no bo luj z tym. Serio. Co ma 30 lat ten chłop. Nic? Wycieczka do Turcji? A co ci w Turcji zrobią? Uciekłbyś z telefonem? Trzeba prostownik do czoła podłączyć. W dupę, co jest? Rezerwacja? Tak. Stówka. Przecież on jest w tym samym wieku, co ten typ. Tutaj. Rezerwacja? Oni są w tym samym... Nie, dobra. Koniec, koniec. Stówka. Spokojnie, jutro będzie odebrane, No ale nie, no to bez zaliczki, to wiesz. Co ty piszesz, dzisiaj będzie, a ty jutro nie przyjdziesz i co? I dupa. Side eye robi? Co to? Jak side eye, co? Nie mieszam na półce. No, nie ma sensu rezerwować na pewno, co się znajdzie. Po prostu zrzeza. Całego nowego, kupić normalny, telefon. Dobra. Na razie, chłopaki. Na razie. Ja, idę, bo za nami kopa zapali, to kto? Wylecę, no co, ty jesteś spokojny. Ciężkie życie w tej Polsce. Turcji szaman zrobi rytuał za 20 PSC, jakoś to będzie. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki.